Lepszego prezentu i to w takim dniu Kamil Stoch nie mógł nam ofiarować. Krzysztof Ziemiec, witam i zapraszam na wiadomości. Stoch pierwszy, Żyła drugi w turnieju czterech skoczni. Cieszę się tą chwilą i przede wszystkim jestem dumny z pracy, którą wykonałem. Jest takim szczególnym zadaniem nas, ludzi wierzących, to aby ten pokój i dobro nieść. Polacy w orszaku trzech króli. Nie odstrasza, mróz, jest bardzo sympatycznie. Polska pomaga, wielki finał akcji TVP. Budujemy coś w rodzaju Narodowej Wielkiej Orkiestry Codziennej, całorocznej pomocy. Pamięta pan w ogóle imiona tych króli? Poseł PO koronuje diabła. Kasper, Belzebub, Melchior i Baltazar. Weszli nie tylko do panteonu chwały, ale i historii polskiego narciarstwa. Mimo wcześniejszego upadku i kontuzji, Kamil Stoch został zwycięzcą 65. turnieju czterech skoczni. Za nami zresztą fantastyczny występ wszystkich startujących w biało-czerwonych barwach skoczków. Na drugim miejscu w całym turnieju uplasował się Piotr Żyła. O wspaniałej dominacji Polaków Marcin Szybszak. Historia tworzy się na naszych oczach. Przed tym skokiem cała Polska mocno trzymała kciuki. Wszyscy na to czekamy. Dołączyć do największych, mieć wielkiego szlema. Bardzo spokojnie, leć, 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 leci, zrobi to. Fenomenalny skok Kamila Stocha. Polak poszybował na odległość 138,5 metra. Dziś był nie do pokonania. Kamil Stoch zwycięzcą. Coś niewiarygodnego. I'm really satisfied, happy, jestem naprawdę glad szczęśliwy, no, radosny. Co mogę powiedzieć? Thanks. Mogę tylko powiedzieć dziękuję. Dziękuję wszystkim tym ludziom, którzy mi pomogli. Moim kolegom z zespołu, rodzinie, trenerom, fanom. Stoch jest drugim po Adamie Małyszu Polakiem, który wygrał turniej czterech skoczni. Ale on dzisiejszym triumfem zrobił coś wielkiego. Sięgnął po koronę skoków narciarskich, wygrał niemal wszystko, co było do wygrania. Do tytułu mistrza olimpijskiego i mistrza świata, zdobywcy kryształowej kuli Pucharu Świata, dorzucił triumf w turnieju czterech skoczni. Tylko czterech w historii udało się to osiągnąć. To byli przede wszystkim Finowie Nykänen, Nieminen, później Weissflog i Morgenstern. I teraz piąty właśnie Kamil Stoch. Ale przed dzisiejszym konkursem nic jeszcze nie było oczywiste. Polak był drugi w generalce. Chcemy, żeby Kamil po Adamie był drugim, który wygra turniej czterech skoczni. Wszystko na to wskazuje. Trzymamy mocno kciuki i wydaje mi się, że jest w takiej formie, że naprawdę no, musiałoby się wiele czynników niekorzystnych złożyć, żeby on dzisiaj tych zawodów nie wygrał. Stoch do finałowej rywalizacji stanął, odczuwając jeszcze skutki niedawnego upadku na skoczni w Innsbrucku. Z pewnymi rzeczami rzeczywiście mam trudności z wykonywaniem pewnych czynności, ale to, co jest najważniejsze, to potrafię zrobić, czyli odbić się na skoczni i ułożyć w locie i później wylądować w miarę bezpiecznie. Ale nie tylko Stoch skakał dziś fantastycznie. Na drugim miejscu turniej czterech skoczni ukończył drugi z Polaków, Piotr Żyła. Walczy o to Piotrek, już wyprzedził Krafta, teraz trzeba spokojnie, pewnie, daleko polecieć. Piotrek! Yeah! Finałowy skok fenomenalny, 137 metrów. Skok na drugi stopień podium w całym turnieju i trzeci w dzisiejszym konkursie. Żyła w klasyfikacji generalnej pokonał prowadzącego w turnieju przed dzisiejszym konkursem Norwega Daniela Andre Tande. Dziś Tande zawiódł, zwłaszcza w drugim skoku. Źle wyszedł z progu i fatalny skok Daniela Andre Tandego. W pierwszej dziesiątce turnieju czterech skoczni znalazł się kolejny z Polaków Maciej Kot. Reszta naszych reprezentantów też pokazała się z dobrej strony. Także, ale to musiałby skoczyć daleko. Kamil Stoch pokazuje tutaj pełnię swoich umiejętności, pokazuje hard ducha, pokazuje, że nic nie jest go w stanie załamać. Natomiast reszta próbuje dorównać mistrzowi i wychodzi im to w tym sezonie. I myślę, że to będą piękne tygodnie, te, które czekają nas w najbliższym czasie. Niesamowite, proszę państwa, niebywałe. Teraz konkursy Pucharu Świata przenoszą się do Polski. Kolejne w Wiśle, tydzień później w Zakopanem. Marcin Szybszak, Wiadomości.